Jakbyś mógł, Dudusiu, cofnąć ten film do momentu, w którym jesteśmy na Wałach Hetmańskich i jest zbliżenie na pomnik Jana III Sobieskiego. Dlatego, że ja mam w swoich zbiorach nagranie z Wesołej Lwowskiej Fali, gdzie Tońko mówi właśnie o tym pomniku, bardzo ukochanym zresztą przez lwowiaków pomniku. I Wale Hetmańskie. W kierunku kawiarni wiedeńskiej. I idzie się, patrzy się, co stoi pomnik króla Sobieskiego. Naszego króla. Bo on miał kamienicę w Lwowie. Był właścicielem realności, miał kamienicę w Lwowie. Nasz król, baciary myśleli, u nich 300 lat, 400 lat, jeśli nie miało znaczenia, on był obywatelem miasta Lwowa. Dumniśmy byli z tego naszego króla Sobieskiego, on tam stał na koniu, o koń dębem stoi, a król ma tę czapkę na głowie. I stąd właśnie, kiedyśmy mówili satyryczne dialogi tu w Warszawie, tośmy mówili, co oni się do nas przyrównują. Oni mają tego księdza Poniatowskiego, czy księcia, czy jak on tam nie był. Koń spokojny, no jak, ja nie wiem, jak kotek. A on siedzi i zgubił czapki. A nasz król, koń mu dęba stanął, aż mu koniowi żyły napęcznili, a nasz król siedzi i czapki ma. Bo oni tam w Warszawie nie wiedzą, co zrobić. Oni mają króla Zygmunta, aż wstyd. No, troszkę mu się skrzywił krzyż. U nas sobie zrobił magistrat. Wzięliby, to poznaliby wariatów, to by naprostowali królowi krzyż. Oni nie. I zostawili krzyż króla. Tego Zygmunta z takim pokrzywionym krzyżem. Warto zauważyć jedną rzecz a propos Szczepka i Tońka. Mianowicie tu oglądaliśmy oficjeli, wtedy nie używano takiego słowa, dygnitarzy, ludzi ubranych w meloniki, w czarne płaszcze z kołnierzami. Bobrowymi, tak. Otóż warto wiedzieć, że postaci sceniczne, postaci radiowe Szczepka i Tońka to są murarze lwowscy. To są murarze właściwie bezrobotni. Znaczy ciągle mają problemy Antoni z pracą. Antoni Tytyleta i Szczepko, i Szczepan Migacz. Szczepan Migacz. Otóż nie jest to przypadkowe do wybranie plebejskich postaci polskiego Lwowa. Lwów nie był tylko, jak sowiecka propaganda głosiła, miastem kolonialistów, imperialistów polskich. Niosę tu jeszcze dla panów parę rolek filmu, z których na pewno wybierzemy ci interesujące nas sekwencje o charakterze takim historyczno-dokumentalnym. Mój głos. To skarb. Tak, na szczęście to uchowało i ocalało z pożogi wojennej. Dokąd teraz pojechałeś z tatą i z tą kamerą, Dudusiu? Pojechaliśmy do Śniatynia. A, do Śniatyn. I tam była uroczystość otwarcia dworca kolejowego. A więc tutaj różni dygnitarze z dyrekcji kolejowej, chyba nie tylko lwowskiej. Ale nie tylko dlatego, że widzę tam również wojewodę Biłyka. A to dlatego, o ten pan tutaj po lewej, ponieważ w tym czasie, zanim został Biłek wojewodą lwowskim, był uprzednio wojewodą tarnopolskim. On razem kończył ze Śmigłym Rydzem gimnazjum w Brzeżanach. Więc jako kolegą, zresztą bardzo wybitnym prawnikiem,
On go mianował naprzód wojewodą tarnopolskim, a potem lwowskim. Bilek. Tak. A Śniatyń to ostatnia graniczna stacyjka na granicy rumuńskiej w drodze na Czerniowce. Czyli to te trzy furtki, które z Polski we wrześniu 1939 wyprowadzały, prawda? Zaleszczyki, Kuty, Śniatyń. Tak. Nie są piękne te budynki, ta moderna, ale ona świadczy o tym wchodzeniu w wschodnie terytoria już takiej unowocześnionej Polski, prawda? Jest widok na okolice, na Beskid, tak zwany Beskid Huculski, znaczy wyspę górską, która leży koło Worochty, nie jest jeszcze tak wysoka, łatwiej dostępna, Rebrowacz Worochteński. Tam jest zresztą, o, widać Huculów. Warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o Worochtę, to była jedna z dwóch stolic Hutulszczyzny. Drugie to było Żabie, dzisiaj nazywające się Werchowina. Stolica ludu, szczepu, plemienia, odprysku ukraińskiej kultury, niebywale bogatego w uzdolnienia artystyczne, niebywale bogatego z wspaniałą architekturą, z wspaniałym zdobnictwem. Trzeba powiedzieć, że to się na szczęście zachowało do dziś. Ich wywożono, oni wrócili już za Chruszczowa. To jest, w tej chwili zapraszają, w tej chwili wracają Polacy tam. Jak gdyby historia się odnawia z powrotem w jakiś bardziej optymistyczny sposób. Zdjęcia z Worochty, zimowe zdjęcia, właśnie typowe dla sportu narciarskiego, który przed wojną był uprawiany w sposób, który tutaj zaraz zobaczymy. Technika była zupełnie inna niż dzisiaj, sprzęt był całkowicie inny. Narty drewniane, nieokute, bez kantów. Nie były znane wśród właściwie takich narciarzy, amatorów, takie ewolucje jak dzisiaj Krystiania, równoległa. Tylko, o ile sobie przypominam, to były takie figury jak Telemark, które znam z opowiadań mojego ojca i ze zdjęć, ale właściwie rzadko kiedy to mogłem spotkać w praktyce. Ja sam uczyłem się właśnie jako kilkuletni chłopiec jazdy na nartach razem z moim ojcem w okolicach Lwowa i w samym Lwowie, który był położony na kilkunastu wzgórzach takich. Tu warto powiedzieć jedną rzecz. Worochta była jak gdyby punktem wyjścia przede wszystkim w lwowskie Tatry, to znaczy w Czarnochory, w drugie w Polsce, które przewyższało 2000 metrów. Natomiast miejscem, które ukochaliśmy, które było kolebką właściwie narciarstwa lwowskiego i przez to polskiego, to było Sławsko, leżące w Dolinie Oporu, bardziej na zachód, w niższych górach, łatwiej dostępne, bliżej położone. Ale tu widać, czym to było w czasach bez kolejek, bez wyciągów. Ale ty, Dudku, tam już jeździłeś na nartach? Nie, dla mnie to były tereny za trudne, ale mój ojciec tam właśnie jeździł, czasami go tutaj widać na zdjęciach i to były wycieczki takie
właśnie weekendowe. Oczywiście no, tego słowa się wtedy nie używa. Przepraszam, tu widać, że oni bardzo ładnie skręcają równoległym skrętem, bardzo szerokim. Na tamtych nartach to było trudno inaczej wykonać. To już widać ludzi wprawnych. Tu tak, już ponieważ widać... tutaj widzimy całą grupę z takiego, jak gdyby przy dyrekcji kolejowej istniały różne takie kluby sportowe, jakby kluby różnych tam zamiłowań, hobbystyczne. I tu akurat nie, taka była sekcja narciarska przy, właśnie wśród urzędników dyrekcji kolejowej, gdzie pracował mój ojciec. I oni właśnie w okresie zimowym urządzali sobie takie wypady dwudniowe na soboty i niedzielę w okolicy Lwowa, właśnie między innymi do Worochty i do Sławska. I tam zawsze ktoś z nich był najbardziej zaawansowanym i który znał teren, prowadził całą grupę i oni robili, właśnie to było takie narciarstwo turystyczne. Tu jest skocznia, spora, myślę, około 50 metrów, punkt krytyczny. Brawasz. Która do dzisiaj jest czynna. Ja ją widziałem pokrytą igielitem i tam bywały jakieś obozy treningowe, nie wiem, czy kadry sowieckiej, czy tylko Ukrainy. To w każdym razie jest czynne. Tam startowali bardzo dobrzy lwoscy narciarze i skoczkowie ze Lwowa. Myślę, że tam był wśród nich Wojciech Duszycki, Kazimierz Olszewski, mnóstwo ludzi, których w tej chwili nie pomnę. Aksel o tym wspomina. Oczywiście, ród Akselów był bardzo wysoko, się liczył w narciarstwie, w biegach zjazdowych. Natomiast bywał tam Stanisław Marusarz, który zresztą we Lwowie jesienią pomagał w promocji sprzętu narciarskiego w największym polskim sklepie narciarskim, jakim był sklep Scotta i Pawłowskiego w Lwowie przy ulicy Akademickiej. 5. Ja z Worochty mam takie wspomnienie już wiele lat po wojnie. W twojej książce jest na ten temat fragment, kiedy miałem szansę w 56 czy 7 wysiąść tam z pociągu, bo wiedziałem, że jest przesiadka. Poszedłem pod Muzeum Huculskie, zgromadziła się gromadka ludzi, którzy pierwszy raz widzieli kogoś z Polski po tych straszliwych stalinowskich izolacjach. To były początki powrotu w zesłaniach u Huculów. I wtedy oczywiście przypętał się tajniak miejscowy, zaczął podsłuchiwać i w pewnym momencie się rozdarły chmury i zobaczyłem czarnochore po wielu latach w śniegu, bo to już były pierwsze śniegi. I zacząłem wyliczać szczyty. Hoverla, Bresku, Pożyrzewska, Dancerz pierwszy, Dancerz drugi, Szpyci, Turku, Rebrowaty, Pochoriłka, Popiwan, Stajki, Smotrycz, Popiwan. I dla tych ludzi, no może było to trochę dziwne, że ktoś z Polski przyjeżdża, ale nie tak bardzo. Natomiast tajniak się strasznie tym przejął i głośno spytał, skąd on to wszystko wie, czy to aby nie jest szpieg. Z Witkące wsio znaje, cenę jały szpion. I wtedy ja się wściekłem i powiedziałem, dziecko, dytyno ridna, to takie powiedzenie, które dzieciństwo przylgnęło. Jak się kocha swoją mamę, ją zna, to znaczy, że się ją szpieguje. I on był jak odszedł, jak zmyty. Huculi byli szczęśliwi, że ktoś go przygnębił. A to kolejny przejazd ulicami Lwowa, automobili, które otwierały zawsze sezon motorowy we Lwowie. Sztajery 220, polskie Fiaty, Citroen, Tatry, oto szczyt techniki ówczesnych lat. Lwów zresztą zawsze emocjonował się sportem motorowym. Ja pamiętam, zawsze dzień otwarcia sezonu kończył zazwyczaj wyścig samochodów sportowych
po tych krętych wirażach ulicy Stryjskiej, a już do legendy w ogóle przeszło zwycięstwo naszego Jasia Ripera nad Włochem Caracciolo. Teraz oglądamy szkołę szybowcową w Czerwonym Kamieniu. To są oczywiście szybowce takiej kategorii szkoleniowej, bo jak widzimy, te szybowce lecą na wysokości 20-30 metrów, najwyżej z górki się rozpędzają, kilkadziesiąt metrów lecą, po czym lądują i wyciągane są końmi do góry z powrotem. Nie był tylko sport, to było coś więcej. Ja tego Czerwonego Kamienia nie znam, ale dwie nazwy, które się wbiły nam w pamięć właśnie tego regionu, to była Bezmiechowa i Ustianowa na pograniczu Bieszczadów. To były właściwie gniazda Orląt. Mało który z polskich wielkich pilotów II wojny światowej nie zaczynał swojej kariery właśnie tutaj, może i w Czerwonym Kamieniu, ale w Bezmiechowej, w Ustianowej. Wspaniałe Panie, by wspomnieć Modliboską, by wspomnieć jedną z córek Piłsudskiego, chyba Wandę. To była wielka szkoła latania, meteorologii, doświadczenia z jakąś tą przyrodą już ponad ziemią. A to pana ojciec tam był. Tak, no właśnie sam autor zdjęć się pokazał, jak próbuje usadowić się na tym maluteńkim krzesełku przy tej konstrukcji szkieletowej. Tutaj chciałbym się zapytać, bo o ile pamiętam, to ten typ szybowca to się nazywał przed wojną Wrona. Tak. A to już nie szybowiec. A tak, to już widzimy samoloty nad Lwowem latające, o ile, tutaj widzę skoczka na spadochronie i samolot RWD-8. Taki samolot przed wojną, słynny, szkolny oczywiście, dwuosobowy, otwarty, odkryty samolot, który służył do szkolenia już takiego silnikowego. Tak. I w Lwowie bardzo wiele tych samolotów codziennie właściwie się zbijało o powietrze. Natomiast dalej widzimy eskadrę samolotów wojskowych, bojowych i o ile sobie przypominam, to są to samoloty typu Karaś, PZL, które były w czasie wojny używane w walce z niemieckimi samolotami. Właściwie były to samoloty typu bombowego, właściwie szturmowego. Zwiadowczo-bombowego. Zwiadowczo-bombowego, tak. Bo to były jednosilnikowe i takie właśnie samoloty szturmowe, można by to powiedzieć. Bardzo piękne zresztą. To jest z 1938 roku, z września, zdjęcia z ulic Lwowa, kiedy polskie wojsko wraca z manewrów. Bo wojsko wracało z ulicy Grudeckiej i skręcało w ulicę Sapiechy. Wtedy byliśmy silni, zwarci i gotowi. Jeszcze. Skąd wracali, jak mówisz? No, jeżeli idą od Grudeckiej, no to gdzieś wracali, nie wiem, gdzieś od Janowa, coś takiego. Pytanie następuje, dlaczego akurat nie mój ojciec fotografował takie zjawiska, jak właśnie obchody 20-lecia, powrót Wojska Polskiego z manewrów, czy obchody uczestników walk w Zadwórzu. To po prostu, bo dzisiaj to oglądamy jako szczególnie ważne dokumenty historyczne, a właściwie w tamtych czasach można było nie zwrócić na to uwagi. Ale tutaj jakby dwa
dwa elementy wchodzą w grę. Pierwsza sprawa chyba bardzo ważna była taka, że nasze społeczeństwo, tak ja to mówię już z punktu widzenia chłopca 8-letniego przedwojennego, który sobie nie zdawał może z tego sprawy, ale myśmy wszyscy byli wychowani w bardzo patriotycznym duchu. I to właściwie na każdym miejscu, to się okazywało, w szkole, właśnie przy takich jakichś pomnikach historycznych, na cmentarzu. Ja pamiętam, że moi wszyscy koledzy byli szalenie patriotycznie usposobieni i słowo prezydent, marszałek, czy prezydent miasta, czy wojewoda, to miało szczególne znaczenie i myśmy otaczali tych ludzi szczególną czcią. Także na przykład dla nas taka wycieczka czy wyprawa na cmentarz obrońców Lwowa dla takich młodych chłopców była szczególnym wydarzeniem, przeżyciem szalenie ważnym i podkreślającym patriotyzm swój stosunek do naszego państwa, do naszych władz, do naszego narodu. I to samo można powiedzieć o moim ojcu, który też brał udział jeszcze z Legionami w 20 roku, w 18 roku w wojnie i należał do Polskiej Organizacji Wojskowej. To jest to wojsko, które w rok potem broniło Lwowa. To jest to wojsko, które potem dostało się, zawierzywszy zapewnieniom bolszewików, którzy zajęli Lwów i wielu z nich prawdopodobnie, którzy tam maszerowali, oficerowie, wiadomo, że skończyli albo w Katyniu, albo w Ostaszkowie. To jest właśnie to wojsko. Pisałem kiedyś, że nie byliśmy wtrenowani w kłamstwo. Kłamanie jawne i sami nie umieliśmy tego i pisali, nikt nie wiedział, że trzeba na wszystkich formularzach pisać, nie byłem za granicą, nie znam obcych języków, nie mam żadnych krewnych, w żadnej armii nie służyłem. Nikt tego nie wiedział. No takim przykładem właśnie na to, co pan mówi, to jest mój stryj i jak tylko weszli Rosjanie do Lwowa, to oni oczywiście kazali się rejestrować wszystkim wyższym państwowym urzędnikom, jak przede wszystkim oficerom rezerwy. Pomimo rad mojego ojca, żeby tego nie robił, poszedł i zarejestrował się normalnie jako oficer rezerwy. Po paru dniach zjawili się w mieszkaniu jego żandarmeria NKWD i został aresztowany. I do dzisiaj nie wiemy, jak zginął, ale prawdopodobnie w więzieniu w Lwowie został zamordowany. Te 200 tysięcy osób, które wyjechało ze Lwowa, nie mówiąc o tych, którzy nigdy już nie ujrzeli światła dziennego, wyjeżdżało na zachód, zabierając to, co jest najpotrzebniejsze, jeżeli mogli, musieli zostawić masę rzeczy. Właściwie nikt z tych ludzi nie zapomniał o rzeczach kompletnie nieprzydatnych w życiu, pozornie. O dokumentach, o papierach, o pamiętnikach rodzinnych, o listach przywiązanych z tą rzeczką, o kasetach filmowych. I to jest dowód na to, że są wartości, które się w tym czysto materialnym świecie nie do końca mieszczą. Każdy zabrał pamięć, a to jest pamięć raz na zawsze utrwalona w tych kadrach.